Hello, tu Arpe Kolanko, stacja Kalkolowar. Tym razem mam dla Was poradnik właśnie do tej gry. Chodzi o naczelne dowództwo. Cała tutaj ekipa, wszystkie osoby, które grały, akurat dostały właśnie to konto. Jest to tak choćby konto premium. Jeśli kiedykolwiek ktoś będzie miał z tym problemy, zapraszam tutaj na kanał. Opiszę te najważniejsze opcje, które są dostępne. Za pomocą tego można takie naczelne dowództwo kupić za pieniążki, ewentualnie wygrać, czy też właśnie z jakiegoś powodu tam wirusa czy eventu dostać od twórców gry. To jest taka ikona, tutaj przy każdym graczu można zobaczyć, że to wszyscy tutaj mają. I jak to z tego korzystać, co to jest? No to powolutku opiszemy te najważniejsze opcje. Ja tu dam na przykładu Boston. Klikamy na kompleks, tutaj na te budowanie, no i budują nam się tutaj budynki, produkują się jednostki i możemy ustawić sobie kolejkę, to jest kolejka budowania, co się ma robić, jeśli dana tutaj rzecz się skończy. No i na przykład sobie zrobimy morskie, lotniskowiec, o, i mamy taką ikonę. Możemy sobie następnego lotniskowca zrobić, no i jak się jeden skończy, jak jeśli będą surowce, tak się zaczną robić kolejne. To samo z budynkami też możemy ustawić kolejkę budowy następnych tutaj budynków. No ja to teraz anuluję, ponieważ nie chcę tego robić. Co najwyżej zostawimy sobie kompleks przemysłowy. No i również ta kolejka budowania jest tutaj. Mamy administrację prowincji, też jest troszkę rozdzielony jest ten świat na kilka tutaj regionów. Kolejka budowania, no i tutaj możemy to segregować, usuwać, widzimy prowincję, taka bardziej ułatwiająca troszkę zarządzanie naszymi państwami, tutaj prowincjami. To jeśli chodzi o kolejkę budowania. Następna rzecz to mamy punkt zbiorczy, budujemy powiedzmy jakąś jednostkę, no i chcemy zrobić sobie, o jeszcze raz teraz, ustawić gdzie ma ta jednostka wyjść, czyli co? Wyprodukuje nam się, a później z automatu ustawiamy punkt, po prostu to tak zwany punkt zbiorczy, czyli po wyprodukowaniu, gdzie to się ma poruszyć. No i daliśmy, żeby to wyszło, przejechało akurat do Boston. I każda wyprodukowana ruszy do Bostonu. Następna opcja to jest tutaj bardzo ważna rzecz, to jest kierowanie ogniem. Możemy sobie, tu chodzi głównie o artylerię, możemy sobie ustawić tutaj parę rzeczy. Mamy tryb agresywny, ofensywa, strzelać według uznania, to jest ta standardowa, którą zaraz mamy na początku, czyli po prostu jak się coś zbliży, a mamy z tym wojnę, to będzie to atakowało, odpowiadać ogniem, bombarduj wroga tylko jeśli zaatakuje i wstrzymać ogień. Ciekawą opcją jest ofensywa, klikamy na ofensywę i mamy taką tutaj ikonkę. No i jeśli się powiedzmy zaczniemy poruszać, no to tutaj w tym kółeczku, tutaj kółeczko się przesuwa, oczywiście wiadomo, tymi przerywanymi liniami, tak się pojawi wróg, tak wtedy momentalnie to się zatrzymie i zacznie uderzać w przeciwnika, czyli można wysłać sobie na ataku, na tym trybie ofensywnym, no jak będzie wróg, tak wtedy nie trzeba się martwić, że się przesunie czy coś, tylko będzie cały czas tutaj ten atak, no bo to jasno jest opisane, że tryb ofensywny zacznie bombardować wrogie armie w zasięgu, nawet jeśli wykonanie innych rozkazów musi być odroczone. Sobie damy po staremu i to wrócimy. Tam jest parę tych opcji, tryb agresywny, to można po prostu kliknąć tutaj i w tym menu rozciągnąć. Ale uwaga, tu jest jeszcze jedna ważna kwestia w sumie, jeśli z tym kierowaniem ognia, to najważniejsze to są okręty podwodne. O co chodzi? Okręty podwodne są niewidzialne, więc jeśli ustawimy tutaj opcję odpowiadać ogniem, bombarduj wroga tylko jeśli zaatakuje. No i dzięki temu możemy sobie, zobaczcie, ja mam wojnę tutaj z tym przeciwnikiem, on tu ma okręty, możliwe, że posiada więcej okrętów podwodnych, nic nam to nie robi, jeśli mamy ustawione, że automatycznie ogień tylko wtedy, kiedy jeśli wróg zaatakuje, no a wiadomo, jednostka, okręt podwodny jest jednostką tutaj niewidzialną, więc możemy sobie przechodzić przez wszystkie tutaj okręty podwodne, niszczyciele, i szukać na przykład jakichś słabszych celów, pancerników, krążowników,
a jeszcze lepiej to jakieś tam jednostki na wodzie, czyli te transporty tych jednostek. To jest naprawdę bardzo, bardzo mocne, ponieważ no, oprócz tych bombowców marynarki nie jesteśmy w stanie tego za bardzo wykryć, tych okrętów podwodnych, ani zablokować, i one tutaj koszą wszystko jak lecisz. I to jest bardzo tutaj no, ciężkie do przebycia, tutaj do zniszczenia takich okrętów, bo to naprawdę jest, one są znacznie wtedy mocniejsze właśnie przy takim kierowaniu ogniem, jakie ja ustawiłem, że mimo tutaj wojny, mimo że to są okręty, to mogę sobie pod tym siedzieć i siedzieć i siedzieć, i dopóki nie zaatakuje ręcznie, tak nikt mi tutaj nic nie zrobi. Kolejną rzeczą, jeszcze jedną taką ważniejszą, to jest szpiegowanie. To jest nasz raport może zostać wysłany również dla innych osób, czyli po prostu jeśli szpiegujemy danego przeciwnika, tak jak ja tutaj mam ustawione, to możemy się podzielić tym raportem. Wystarczy co zrobić? Kliknąć dyplomację tutaj i zmienić współdziel mapę na współdzielona misja wywiadowcza, czyli po prostu nasze tutaj sukcesy wywiadowcze będą podzielone tutaj również z osobami, którym taki dostęp dam. Oni też by musieli mi dać, to wtedy będę widział więcej. Bardziej skuteczne jest to szpiegowanie, bo zawsze się można umówić, że na przykład jakąś część tutaj przeciwnika ja szpieguję, pozostałą ktoś inny, no i wtedy wszyscy mamy jeden wspólny raport tutaj z tego wszystkiego, czyli jakie tam są budynki, rozmowy, jednostki. Również zdarza się jak najbardziej, że odkryje nam wszystko danego gracza na mapie. Ja to akurat zostałem odkryty, więc to są naprawdę, to konto naczelne, dowództwo daje ogromną po prostu przewagę, bo można cały czas produkować, budować, nie martwiąc się, kiedy się to skończy. No i oczywiście te tutaj ataki, kierowanie ogniem, w szczególności jeśli chodzi o okręty podwodne, bo możemy wyłączyć, tak jak tutaj wyłączyłem, możemy je przesłać dalej pod wszystkimi okrętami wroga, również tymi podwodnymi, dostać się gdzie praktycznie chcemy. Dlatego też ja w taki sposób ustawiłem tutaj, że mam bombowce marynarki do przeglądania, póki to konto nie zostanie tutaj zlikwidowane, muszę poczekać, bo nie jestem w stanie ruszyć za bardzo, nie mając właśnie tutaj takich jednostek. Tych jednostek, czyli chodzi mi o bombowce marynarki. Bez tego to naprawdę, jeśli ktoś ma takie naczelne dowództwa, to możemy sprawdzić prosto, czy jest taka ikona, to wtedy trzeba wiedzieć, że jego okręty podwodne są praktycznie nie do przejścia. Na takiej zasadzie to działa. Jest to ogromna przewaga. Wydawało się, że to mało, ale to jednak nie. To jest naprawdę dużo, to daje. I tyle. No, tak to wygląda. No, ja to opisałem. Gdyby ktoś coś nie wiedział, jak to zrobić, to chciałem wam pokazać troszkę. Trzymajcie się ciepło. Na razie. Hej.